Witajcie moi kochani, dzisiaj troszeczkę później wieczorem. Ja byłam strasznie zajęta, tak jak mówiłam wam wcześniej. Nie tylko zajmuję się nagrywaniem filmików, ale mówię, robię to z wielką pasją. Naprawdę lubię dla was nagrywać, nawet jak się kładę wieczorem do łóżka. Już na drugi dzień myślę, co będzie, co tutaj wam dać dobrego, właśnie smacznego, żebyście sobie przygotowali jakiś koktajl albo jakieś ciasteczka, no ogólnie cokolwiek. Ja lubię robić codziennie zawsze coś dla dzieci, dla rodziny. Ogólnie lubimy sobie podjeść coś, co jednak ja sama zrobię. Jak nie mam na to czasu, to no nie robię wtedy tego. Ale jak mam czas, staram się, żeby codziennie coś smacznego było, coś zdrowego. Bo wiecie, jak to teraz jest ze śmietowym jedzeniem. Ok, przechodzimy do robienia racuchów na maślance. Mi się wydaje, że każdy to zna od dziecka. Moja mama to robiła. Uwielbiałam. Pamiętam, jak wychodziłam na dwór z brudnymi rękoma. Całe, wiecie, to czarne, upaćkane. Brało się, mówię, tymi rękoma i tak wciągało się, jakie to było smaczne. Aż ślinka ciekła i tak do teraz zostało. Moje dzieciaki też uwielbiają racuszki w różnych formach. Niektórzy jedzą na słodko, niektórzy na słono. Można iść różnie. Jak to woli. Dobra. Nie zanudzam was. Mam nadzieję, że się dobrze czujecie. Ja dzisiaj ogólnie czuję się, jakbym była jakaś naćpana. Ciśnienie u nas jest bardzo niskie. Nie ma słońca, jest ta pogoda taka, wiecie. No jakaś taka, mówię, ospała. I jakoś tak dzisiaj średnio najeżdża, ale mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, bo to będzie słoneczko. Dobra, wiecie co, pokażę wam. Mianowicie, co będziemy potrzebowali. Będziemy potrzebować 2 szklanki maślanki naturalnej. Później będziemy jeszcze... O, jedno jajeczko. 2 łyżki cukru. Czekajcie, o, ja używam takiego trzcinowego, ale możecie też, mówię, jak ktoś nie lubi, to też nie musi słodzić, ale lepiej, żeby było. Więc 2 łyżeczki cukru. Do tego 1 łyżeczka sody oczyszczonej. 2,5 szklanki mąki pszennej. Ja używam takiej uniwersalnej Basia. I oczywiście tak około, tak myślę, 180 ml tutaj oleju do smażenia. Więc moi kochani, przygotujemy wszystko tak i zabieramy się, dlatego że to musi troszkę postać. Więc maślankę i jajko, czyli tak, mam swoją taką michę, zawsze mnie teściowa wyzywała, kup jakąś sobie porządną miskę, bo miałam takie szklane. Więc tutaj nalewamy maślankę, do tego dodajemy jajko, jedno całe jajko, bo mi się otwiera nie, prawda, jedno całe jajko i dokładnie to mieszamy i dokładnie mieszamy jajko ze maślanką, dokładnie mieszamy taką śmieszną rózgą. Musimy to wymieszać w miarę dokładnie. Ok, i teraz tak. Do miski wsypujemy 2,5 szklanki mąki pszennej, zwykłej lub tortowej, jak chcecie. Ja już tutaj do michy sobie dałam, tak wiecie, lepiej mi jest, wygodniej. I wsypujemy tutaj do maślanki. I dajemy trochę soli, szczyptę soli. Dodajemy, ja używam, jak widzicie, najzwyklejszą himalajską różową, nie wiem, za funt 20 czy funt 30, bo te ceny też poszybowały. Jak będę na zakupach w polskim sklepie, to wam pokażę, jak ceny poszybowały. Też nie są wcale takie już tanie, jak się wydaje. Wiem, że ceny w Polsce też są drastyczne, podług tego, ile kto zarobi, jest strasznie, ale tu też naprawdę nie jest tak kolorowe, jak się wydaje. Dobra, ale wracamy już do przepisu, bo schodzę z tematu i dodajemy jeszcze 2 łyżki cukru. Więcej nie ma potrzeby. Dodajemy. O wiecie, to będzie musiało trochę odleżakować. Czyli 2 łyżki cukru. O, ja to tak dałam troszkę mniej. Okej, cyk. Cyk. I teraz to musimy troszeczkę wymieszać. Musimy wymieszać. Mieszamy i dodamy zaraz łyżeczkę. O, czekajcie, żeby sobie dać radę, mój misiu. I teraz wiecie co?
wypakuję, ok, tą sodę, znaczy wypakuję, otworzę. Mówię, te ciśnienie dzisiaj jest naprawdę zabójcze, więc jedna łyżeczka sody oczyszczonej. Ok. I inaczej mówiąc teraz, no tak, to jest, wiecie co, nasz taki pluszak ze szkoły, synek otrzymał, wspierał go w trudnych momentach, kiedy był chory, w szkole nauczycielka. No i mieszamy, żeby nie schodzić z tematu, mieszamy. I nauczycielka właśnie wpadła na pomysł, żeby tutaj dać takiego miśka, który po prostu go wspierał w trudnych momentach, kiedy chorował w szkole. No i teraz jest z nami w domu. Udało się go zwinąć ze szkoły. Oczywiście żartuję, nauczycielka dała do domku. Oto taki przyjaciel mojego synka. No, wiecie, każdy ma swojego, miał jakiegoś pluszaka za dzieciaka. No i mieszamy. Wiecie co, ja sobie wezmę tak, bo tak to mi trochę ciężko jest. I po prostu mieszamy. Wiecie co, żeby to tak było widać, co ja robię. Mieszamy. Mieszamy, mieszamy delikatnie. Musimy to ładnie, wiecie, wszystko dokładnie. Dokładnie wszystko trzeba wymieszać, żeby było, wiecie, wszystko ok. Myślanka też, wiecie, jest bardzo zdrowa. Wiadomo, że tak jak kefir, żywe kultury bakterii. Tak samo jogurt naturalny. Dlatego staram się, mówię dzieciakom, dać, a to maślane, a to kefir. Tak, czasami mówię, nie uda się, że wypiją, ale ogólnie próbuję to czasami przemycić. Jak jest, jak mówię, jak to się mówi, gut do tyłka zajrzy, to i nawet kefir wypiją. Czy maślane, może nie cały kubek, ale wypiją. I mieszamy. Pęcherzyki się już utworzyły. No i wiecie co, no i musimy zostawić na około 6-5 minut. Więc trochę pogadamy przez ten czas. Ok, zostawiamy. Nie grzebiemy, nic z tym nie robimy. Czekajcie, tak będzie mi się wydaje lepiej. Pogadamy sobie, dlatego że teraz musimy 6 minut zaczekać, żeby jednak ta soda tutaj się, wiecie, mam nadzieję, że mnie widzicie, żeby się ta soda wymieszała. Dokładnie tak, wiecie, no, może nie tyle, że wymieszała, jak no, ona musi trochę spulchnić to ciasto, więc tutaj mówię, no czeka sobie około, mówię, 6 minut, musimy zaczekać. I co, moi kochani, sorry, że tak trzymię odwrotną stroną, ale mówię, mam coś tutaj z tym moim odwrotem ekranu i nie mogę odwrócić, w związku z tym mam to skierowane do lustra. I tak mówię, wracając do tematu ogólnie tych koktajli, które robiłam, tego też, tej pasty na kanapki. Mam nadzieję, że Wam zasmakowało, że wypróbowaliście. Mówię, każdy ma innego smaka. Każdy lubi coś innego. Niektórzy lubią kwaśne, niektóre lubią, no, niektórzy lubią na ostro. Każdy, mówię, ma różne smaki. Ja powiem Wam szczerze, że na przykład nie wzięłabym do buzi czerniny. Pamiętam taką historię. Pojechałam do mojej chrzestnej na wakacje. Chrzestnej do chrzestnego. Do chrzestnego na wakacje. W wieku chyba tam 14-13 lat. No pojechałam i ciocia przygotowała zupkę. No, zupa. Dobra, okej, lecimy. No i poleciałam z kuzynem, usiadłam. Mówię, ludzie, co to za zupa? No taka dziwna, mówię, tak dziwnie wygląda, taka, no dziwna, taka czarna bardzo. No i tak spróbowałam i mówię do ciotki, ciocia, co to jest za zupa? Nie chciałam jej zrobić przykrości, bo wiecie, jak to jest. No nie lubię ogólnie robić ludziom przykrości. Teraz akurat jestem teraz. Ogólnie jestem szczerą osobą, ale jeżeli, czy ogólnie, jestem szczerą osobą, tak jak Wam mówiłam wcześniej, mówię, nie jest tak łatwo nagrywać siebie. Jestem szczerą osobą. Muszę to sprostować. Mówię, no sorry, ale spałam znowu 3 godziny i czasami mówię, te nagrywanie chciałam, żeby takie było, wiecie, z energią. Ale ja też mówię, mam trochę problemy zdrowotne i tak
To jest spowodowane właśnie tym, że śpię po 3 godziny czasami i później, wiecie, mój mózg tak lasuje. Więc jestem szczerą osobą, nie jestem zakłamaną osobą. Jeżeli coś mi leży, coś mnie denerwuje, to powiem danej osobie, nawet jak nie będzie ze mną rozmawiać, obrazi się. No trudno. Ja nie jestem osobą, która za plecami będzie mówiła, a nie powie wprost. Nie lubię takiego czegoś. Wolę szczerze powiedzieć, oczywiście delikatnie, może nie tak, żeby tak z grubej rury, wiecie, kogoś tak bardzo obrazić, ale powiedzieć szczerze to, co myślę, co mi przeszkadza. Nie chcę, żeby ta osoba się zmieniała. No i wracając do tej zupy. No i ciocia mówi, że to jest czarnina. Zupa z krwi. Mówię, o mój Boże. Mówi ciocia, nie gniewaj się proszę, ale ja tego nie zjem. Nie zjem, mówię, bo no nie dam rady. Więc wiecie co, chyba mamy myszkę w domu. Ogólnie no mamy mysz, ona tutaj sobie chodzi. Ogólnie chodzi sobie czasami po domku, a się tutaj nie łapią myszy. A dobra, bo już mówię, idę na inne tematy, ja chcę dużo tematów. No i po prostu dzieci podziękowałam, więc jeżeli chodzi o czarninę, to nie jest dla mnie. Okej, moi kochani, wracamy, zaczynamy smażyć. Okej, mamy tutaj już przygotowany olej. Wiecie co, ja zrobię tak, że ja sobie tutaj to już zacznę rozgrzewać. Okej, zaczniemy rozgrzewać. Tutaj mam przygotowane wszystko, już dzieciaki tak, mama, kiedy będzie jedzenie? Żarcia nie ma, bo wiecie, u nas już jest, nie wiem, bo już 7:30 jest u nas. A tak mówię, gdzie to, jak putyłka za krzaka też wyglądam i też się tak czuję, ale zawsze mówię, zawsze dziękuję Bogu za każdy dzień i dla mnie każdy dzień jest błogosławiony. I bierzemy łyżkę, gdzie jeszcze sobie tutaj to fajnie, pęcherzyki się takie, wiecie, utworzyły, jak to po sodzie. O, kurczę. Normalnie jak wulkano. Okej. Trochę sobie można podmieszać. Tutaj odstawiamy. Olej się trochę, wiecie, no musi to się troszeczkę rozgrzać. I będziemy nakładać po 4 racuszki. Wiecie co, tak niewiele tego oleju. One będą się smażyły około, wiecie co, czasami mi się smażą 2 minuty, czasami 3 minuty z jednej strony, a z drugiej wiadomo, że zawsze jest no troszeczkę krócej. Musicie wyczuć, powiem wam tak szczerze, nie będę wam mówiła, no może tam 5 minut, no 5 minut nie, ale tak po prostu, no musicie tak na oko. Jak zobaczycie, że one już takie są przerumienione i urosną sobie, już będzie ok. Wydaje mi się, że jest ok, chociaż ta moja patelnia się troszeczkę dłużej nagrzewa. Dobra. Zaraz, moi kochani, wezmę tutaj. Paniko, uciekaj. Dobra, i tutaj będziemy później dekorować. No i ją możemy nakładać. Wiecie co? Nałożymy sobie jednego. Aha, troszeczkę, wiecie co? Troszeczkę zmniejszamy, nie robimy tak na maksa. Tylko zmniejszamy, żeby one sobie dochodziły do siebie. U mnie wejdą około na tej małej patelni. To jest taka moja staruszka patelnia. O, 3 racuszki. I czekamy. Będzie mój taki bardzo, bardzo długi, długi filmik. Ale czasami tak musi wychodzić. No, muszę wam pokazać, jak to wychodzi, żeby nie było okuźna, nie wyszło jej, nie urosło. No, chcę pokazać wam, jak to wygląda. Teraz tak... One się smażą, mówię 3 minutki albo 2, jak się zarumienią. I tutaj do przygotowania mamy, znaczy my ogólnie smarujemy sobie z serkiem waniliowym albo właśnie tutaj z kremem czekoladowym, z gorzkiej czekolady. Do tego dzieciaki, wiecie, banana, jakieś truskawki, mama dawaj kiwi. To już zależy, albo cukier puder, jak to woli. My lubimy z serkiem waniliowym, tak jak widzicie, i z kremem czekoladowym. I teraz, no musimy przypilnować. Dzieciaki już krzyczą, matko, brzuch mnie boli, zaraz umrę. Spokojnie, jak dupsko, ja to mówię, jak dupsko zgłodnieje, to więcej wtedy zje, prawda? No bo one są jeszcze blade, tak jak mówiłam. One muszą tutaj do siebie dojść. Jak widzicie, o, one ładnie rosną. Nie musicie wcale ich brać na ręcznik papierowy. Wiem, że dużo ludzi to robi. Ja tego nie robię. One tak fajnie wsiąkną to, że one w ogóle nie są tłuste.
No i czekamy, wiecie, no one muszą się zarumienić, no muszę. Ja zawsze muszę, zawsze jak nawet sprzątam, ja muszę, chcę, tak mi zostało. Więc mówię, mam nadzieję, że będzie jutro słońce i będzie ok. No, muszą troszeczkę tutaj podrosnąć, one są fajne, bo są delikatne, wiadomo, rzecz na maślance. Więc jak znalazł. Ok, tu zostawimy resztę na później, ciacha. Chcę Wam po prostu pokazać na podstawie tych, jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, one już się troszeczkę tutaj przysmażają. Ale ja jeszcze tutaj jednak jest w... No, tak. Przytrzymię około 30 sekund. Gaz jest ok. Ok. Troszeczkę, wiecie, żeby je zarumienić. I... Znacie, żeby nie było, co? O, jak sobie, ja zawsze lubię patrzeć, jak one rosną. One sobie tak rosną, wiecie, jak pączuchy. I przewracamy na drugą stronę. I już mi tu właśnie synek zagląda. Matka, ja jeszcze nie, głodny jestem. No, ale muszą zaczekać pierwsze, wiadomo, że pierwsze żarło dla nich. Tak, pierwsze żarło dla nich. Ale zobaczcie, jakie wielkie, kurcze koksy, co? Urosły, co? Proszę, żeby nie było. Urosły. Zaraz. Co, Krzysiu? Przywitasz się? Przedstawisz swojego miśka? Ja już opowiadałam o nim, że cię wspiera. Nie, zaraz będzie. Ty czekasz jeszcze chwilę? Dobra, tylko dokończę. Tylko dokończę. Tylko dokończę jeszcze. I już. Jak się czujecie, ludzie? Możesz się przywitać? Śmiało, przywitaj się. To jest mój miś kochany. A powiesz widzom, co, znaczy w czym on ci pomagał w szkole? Jak byłem chory. Jak byłeś chory, co? Ale dzisiaj mama dzisiaj będzie z nim. To cię wspierał, co? Ale mama dzisiaj będzie z nim spać, ale w jakiś dzień go zostanę. Okej. Okay. Dobra, wracam tutaj. Bo ten filmik będzie naprawdę co? Krzysiu, mega długi, a wy już jesteście bardzo głodni. I teraz tak, mamy tutaj racuszki. I teraz Wam coś pokażę. Tak, na speeda, co? Na speeda. Cyk, weźmiemy jednego racucha. Pokażę Wam taki pomysł. Cyk. Au, au, au. I cyk. A czy one tak wyglądają? I możecie sobie, mówię, albo jak macie, ja to są moje serki z dzieciństwa. Wiem, że takie w Polsce kiedyś były kwadratowe, moje ulubione, te też z piątnicy są bardzo dobre. I możecie tak, taką propozycję Wam daję. Albo cukier puder, albo serek waniliowy na to, albo truskawki. Nie wiem, jak to woli, albo banany, albo kiwi. No my pożeramy tak. Więc tak one ładnie wyglądają, żeby nie było urosłe. I życzę Wam smacznego. Pa. Pa, pa.